Ciao! Dzisiejszego pięknego dnia witamy prosto z Umbrii. Dzień dobry. Dzisiejszego pięknego dnia witamy prosto z Umbrii. Znajdujemy się w miejscowości Montefortino. Oto widok zza okna. Umbria to region w środkowych Włoszech, wciąż mało znany wśród turystów. Nazywany jest zielonym sercem Włoch. Tu znaleźć można nie tylko zabytki i piękną przyrodę, ale również ciszę i spokój. Oprócz wielu miasteczek położonych na wzgórzach, Umbria to również góry i mnóstwo szlaków z pięknymi widokami. My dzisiaj chcemy zobaczyć jedno z takich pięknych miejsc Umbrii. Piękną, malowniczą drogą pośród gór jedziemy na płaskowyż Piano Grande. Te rozległe doliny co roku od maja do lipca zamieniają się w kolorowe pola. To mozaika kwitnących kwiatów wszelkiego rodzaju, która przyciąga co roku mnóstwo turystów. Będąc we wrześniu, nie mamy okazji, by zobaczyć ten cudowny, kolorowy spektakl. Za to ukazuje się nam nieco księżycowy krajobraz Pul Castelluccio. To wioska, która powstała na wysokości 1462 metrów pośród gór Sibillini.
W 2016 roku miejsce to zostało mocno dotknięte trzęsieniem ziemi, w wyniku czego cała droga i samo Castelluccio zostało zniszczone. Droga została odbudowana 2 lata później, a odbudowa miasteczka jest w planach. Będąc w Umbrii, zatrzymaliśmy się w miasteczku Montefortino, które położone jest na pograniczu Umbrii i Marsze. Początki tego miasteczka sięgają XI wieku. Dzisiejszego, pięknego dnia zwiedzamy historyczną część Montefortino. To kamienne domy i wąskie uliczki otoczone górami Sibilini. Thank you.
kończy się nasza kolejna podróż po Italii, która jak zwykle nas bardzo zauroczyła. Dlatego nie mówimy żegnaj, tylko do zobaczenia, Italio.